Już. 11 dzisiaj, proszę Państwa. 11 września 2017. Obrotowe radio. A polscy leśnicy to skrupulatnie naprawili w ten sposób, że nie są to uchodźcy, że są to imigranci. Gdyby było to możliwe, to pani Angela Merkel powiedziała, nie przyjmujemy wszystkich, no i efekt jej błędnej decyzji podnosimy. Teraz kolejna sprawa, no jeśli chodzi o rodzinę, rzeczywiście rodzina jest tą podstawową komórką, która przekazuje wartości, która przekazuje całe dokonania kulturowe, no ale w tej chwili w Niemczech to jest rzeczywista katastrofa. Rozmawiałem niedawno z profesorem Kononem Barcem, który zajmuje się sytuacją w Niemczech i on mówi, według badań, które prowadził, okazało się, że dzisiejsze młode pokolenie Niemców w ciągu 10 głównych aspiracji życiowych młodego Niemca nie ma założenia rodzina. Wobec tego są to ludzie, którzy zrezygnowali z czegoś, co wydawałoby się naturalne, oczywiste i niepodlegające dyskusji. W tej chwili połowa Niemców żyje już, samotnie, a wobec tego jest to społeczeństwo, które gwałtownie wymiera. No i w tej chwili już, tak jak powiedziałem, w niektórych miastach niemieckich większość mieszkańców stanowią tłumanie. No i teraz czekanie cierpliwie, co będzie, kiedy demokratycznie wprowadzą w Niemczech prawo szariatu. No, to może być bardzo szokujące dla Europy doświadczenie. Do otwierania się na imigrantów z Arabii, z krajów arabskich i z afrykańskich, a z drugiej strony jest przerażające, bo to rzeczywiście w tym kierunku idzie. I niedawno była taka konferencja na Kulu, prowadzona przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przez naszych studentów z Astratu Pilensis, z Legii Akademickiej. I to temat tej konferencji to było pojednanie polsko-ukraińskie. Temat trudny, zwłaszcza tam na wschodzie Polski, gdzie oczywiście że wypowiedzi mamy to wszystko, co się działo na Wołyniu w 1943 roku i później. Natomiast ja mówiłem tam wówczas, że jeżeli spojrzy się na strukturę zmiany struktury ludnościowej w Europie na przestrzeni ostatnich 100 lat, ale zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 30-40 lat, jeżeli spojrzy się na to, jak szybki, nieprawdopodobnie szybki i przyspieszony w ostatnim czasie sposób zmienia się struktura religijna ludności w Europie Zachodniej, to może się okazać, że ten proces się nie powstrzyma. A to oznacza, że nie wyjdziemy z kryzysu, żeby wyjść z kryzysu, trzeba najpierw go dostrzec. Nie wyjdziemy z kryzysu w Unii Europejskiej. To oznacza, że za 10-15 lat może się okazać, że pomimo wszelkich zaszłości historycznych, wszelkich win i wszelkich rzeczywiście dramatycznych rzeczy ludobójstwa, które miały miejsce na Wołyniu, tak nam dużo łatwiej będzie się dogadać z ludźmi ze Wschodu niż z ludźmi Zachodu, bo z tymi stworzona na wniosek posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka. Jak wynika z treści dokumentu, Polsce należy się odszkodowanie od Niemiec. Mamy do tego typu polityki, mamy do tego typu materialne. Tego typu zarzuty czy ataki pana Macron. Ma prawo domagania się rozwiązania. Mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Władze Berlina informowały w ostatnim czasie, że kwestia niemieckich reparacji dla Polski za II wojnę światową już dawno została uregulowana. Natomiast zdaniem niemieckich ekspertów sprawa jest już przedawniona. Okazuje się jednak, że nie jest to prawdą. Nie jest prawdą, że Polska rzekła się w latach bycia Unii Europejskiej. A to dlatego, że Polska nie była wtedy krajem suwerennym, mówi dziennikarz Witold Gadowski. Pani nie ma prawa do tego, że zostanie odszkodowanie za dom spalony.
jest zamordowane dzieci. Bo już jakiś złodziej w pani imieniu zrzekł się. To jest analogiczna sytuacja do tego, co dzieje się teraz w rozmowie z Niemcami. Ponadto zrzeczenie się reparacji przez Radę Ministrów PRL było niezgodne z konstytucją, ponieważ leżało to w kompetencji Rady Państwa. Obecnie Polska jest jedynym krajem, który formalnie nie otrzymał praktycznie żadnego odszkodowania ze strony Niemiec. Inne kraje reparacje otrzymały. Niemcy ci dadzą odszkodowanie. Przecież to jest dużo pieniędzy. Oni nie po to tu kłamali, jak wiceprezesowa spółdzielni Sław Skórska, żeby dawać teraz pieniądze. Oni po to kłamali, żeby, wiesz, rozwodnić temat II wojny światowej, że to nie Niemcy na Polskę napadli, ale że Polacy napadli. Daj spokój. Skórska musi ponieść konsekwencje, bo ona buntowała cały blok, bo ona buntowała całą klaczkę. To jest chamstwo. To jest w ogóle nie do wyobrażenia, żeby taka baba... Oczywiście, że to bezprawnie zrobiła, żeby taka baba miała chęć coś takiego czynić. Wstrętny babsztyn. Powinna dostać kary i to dużo, a w ogóle ją zwolnić z pracy z opinią taką, że więc zepsuła całe swoje życie, całą swoją pracę. No jako zły człowiek, no gdzie? Kiedyś to było tak, że mieszkania zawierali. I proszę Państwa, ludzie się tylko cieszyli, urzędnicy z tego. Teraz jak wyszło na jaw ta afera, to człowiek nie powinien się cieszyć, a broń Boże cegiełeczki do tego przyłożyć, a ona przyłożyła cegiełeczkę, dołożyła. Powinna być ukarana i to srogo. No Lipska powiedziała, że ona będzie we wszystkich stacjach radiowych, pójdzie do takich szmatławców, mówi jak Fakt, jak Super Express, a okazuje się, że wiecie Państwo, Super Express bardzo ładnie pokazuje, czy Fakt bardzo ładnie pokazuje, pięknie i wymownie, chodzi o to, żeby to podać, umieć podać. No i zarabią te piękne rzeczywiście są niekonstytucyjne. Uzasadnieniu sędzia Zbigniew Jędrzejewski sprecyzował, że w postępowaniu cywilnym nie mogą być kontrolowane wszystkie elementy procedury powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału. Procedura ta ma charakter ustrojowy i przyznanie w ustawie prawa do jej weryfikacji przez sąd naruszałoby konstytucyjną zasadę równowagi władzy. Wszystko dobrze i można spotkać się dzisiaj z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Politycy mają rozmawiać o referendum konstytucyjnym oraz o reformie sądownictwa. Według wstępnych planów prezydenta Andrzeja Dudy referendum konstytucyjne miałoby odbyć się 11 listopada przyszłego roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Sam osobiście jestem jeszcze nie przekonany do terminu, który wstępnie został zaproponowany przez pana prezydenta. Poinformował z końcem sierpnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dlatego też nad terminem politycy będą dzisiaj jeszcze dyskutować. Rozmowy będą prowadzone także na temat reformy sądownictwa oraz prezydenckich projektów ustaw. Wcześniej Andrzej Duda zawetował ustawę Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Obecnie prezydenckie projekty są w końcowej fazie przygotowań. Jeśli wcześniej oczywiście pan prezydent chce skierować do opinii ministerstwa projektu, to też i opinię taką oficjalnie uzyska. Póki co kancelaria prezydenta nie zwróciła się w tej sprawie do resortu sprawiedliwości. Po przygotowywanych ustawach z prezydentem rozmawiał natomiast w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pojutrze Andrzej Duda ma z kolei spotkać się z przedstawicielami wszystkich grup parlamentarnych. Jak na razie wszystkie partie potwierdziły swój udział w rozmowach. Francuzi świętują to jako... Jest jednak bardzo trudno. Bardzo potrzebuje teraz Kolumbia to wojna. Bo jest na Franciszka na Ukrainie, która uznawana za jedną z najlepszych.
Ciągle jakiś akty, nie? Błogosławiona. Ta Maria jest. Pierwsza Maria, Radio, zostajemy ze słowami papieża, który powiedział nam: nie pozwól, by twoja radość i nadzieje zostały okradzione. Także dla koronawskich władz pierwszego papieża to wyjątkowe wydarzenie. To wydarzenie narodowe, które dzieli naszą historię na dwie części. Przed nim po wizycie jego świątobliwości. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ jego przesłanie pojednania, jego przesłanie zrobienia pierwszego kroku naprawdę pozwala nam posuwać się naprzód i zamknąć kartę pełną przemocy, pełną tragedii i pełną ofiar. Teraz mamy wspaniałą okazję do otworzenia przed nami nadziei na kraj w pokoju, a zatem mówimy, że jesteśmy szczęśliwi. Mówił wiceprezydent Koła. Stabilizacja pokojowa w Korzynie będzie z pewnością długim procesem. Następną papieską podróż apostolską zapowiedziano na przełomie listopada i grudnia. Ojciec Święty uda się wtedy do Birmy i Bangladesz. Teraz Syria, chrześcijańskie miejscowości Jabrut, katolicy przeżyli koszmar dwóch lat pod rządami wikarystów. Po sytuacji na miejscu podnoszącym Walder Waldemar Cisło z organizacji Pomoc Kościołom i Potrzebie. Brytyjczycy zdecydowali się w Jabrut. Miejscowość, gdzie mieszka 10 mieszkało przed wojną 10 tysięcy chrześcijan, dzisiaj zostało 3,5 tysiąca. Część z nich uciekła, część z nich powraca. Od tygodnia możemy w miarę spokojnie wjechać do tego miasta, chociaż są potrzebne specjalne pozwolenia. I to, co jest najbardziej widoczne tutaj, powoli odbudowujemy te miejsca, gdzie były zniszczone. Kościół, katedra z 5 wieku zniszczona w 17 wieku. Została po raz kolejny zaplanowana. Opanowywali to miasto, niszczyli wszystko, co było związane z chrześcijaństwem. Na katedrze, na której były na zewnątrz krzyże, wszystkie są uszkodzone. Figury mają poniszczone twarze, głowy, ikony. Mamy zniszczone oczy. Też muzułmanie uważają, że fanatycy wreszcie uważali, że zniszczą oczy i twarze. Dzisiejszym liczeniu Unii Europejskiej, takim jak na przykład Francja, dalej jest w trakcie wojny. Widzimy, że jest na powyżej, ciągle taką pracę, brakuje żywności państw Unii Europejskiej, ale nie wszyscy. Takie miasteczka jak Jabłów jest małe, że nie ma pracy. Mówimy z gorzej, mają niż takie miasta. Ale czy nie rządzi ją ani oczekiwanie, który przecież jest politykiem wojennym? Ani też Polacko Nerman Stróż nie jest jakim jej wybitnym politykiem holenderskim, który wyszedł z polityki holenderskiej jako lider tamtego państwa, a dzisiaj zasiada do europejskiej trzech formacji politycznej, które praktycznie są rosyjskie. Wystarczą jakieś marionetki w tej Komisji Europejskiej, w tym rządzie, który miał się zdarzyć w Jabłucie, w jednym zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, do której dżihadyści nie wkroczyli przez cały okres okupacji, znajduje się w Czura Maryi. Miejscowe zakonnice twierdzą, że po wyparciu terrorystów z miasta z oka figury przez 12 godzin wypłynęła łza. Wraz z dżihadystami, którzy zostali wyparci z miasta, wyjechały również osoby wspierające dżihadystów i wdały się do Europy. Większość ludzi przeszła na stronę partyzantów terrorystów. Wojna jednak zniszczyła o wiele więcej niż zabójstwo.
Tartus. Zostały pozbawione dzieciństwa, a także możliwości rozwoju. Konsekwencje tej rzeczywistości mogą być przerażające. Informacje na temat wsparcia dla Syryjczyków można znaleźć na stronie www.pkwp.org. Proszę Państwa, marchewka jest owocem i zapraszamy już do naszych aktualności dnia. Ja współpracując w jeden sposób z panem posłem Zamiślakiem, który był wówczas w Komisji Unii Europejskiej, analizowałem taki dokument, który polegał na ujednoliceniu ustawodawstw państw członkowskich w zakresie siodełek w ciągnikach kołodów leśnych. No więc tym się też nie otrzymaliśmy reparacji wojennych za krzywdy i szkody. Biuro Analiz Sejmowych opiera swoją analizę prawną m.in. na zobowiązaniach Niemiec zawartych w 4. Konwencji Haskiej i ustaleniach Konwencji Poczdamskiej. Dokument został opracowany na wniosek posła PiS-u Arkadiusza Mularczyka. Parlamentarzysta zauważa, że Niemcy jeszcze do dziś płacą innym krajom odszkodowania. Jak dodaje, tylko wobec Polski prowadzona jest polityka przedawnienia i fałszywego pojednania. Polska jako kraj nie dostała żadnych reparacji. Natomiast obywatele polscy, myślę tu o ofiarach eksperymentów medycznych oraz o osobach, które niewolniczo pracowały
Niemczech na rzecz gospodarki niemieckiej dostały około 600 milionów marek. Przeliczając to na kwoty na każdą osobę, to równa się około 689 zł na osobę. Jest to 150 euro. Niemcy zapłaciły ofiarą pracy przymusowej eksperymentów medycznych w Polsce. Krajowi nie zapłacono żadnych odszkodowań i ta kwota, którą zapłacono, nie jest nawet 1% kwot odszkodowań, jakie Niemcy zapłaciły innym krajom, więc to pokazuje skalę. Według władz Niemiec i Niemieckiego Związku Wypędzonych polskie roszczenia reparacyjne pozbawione są prawnej i moralnej legitymacji. Dla strony polskiej kwestia reparacji wciąż jest otwarta i nieuregulowana. Teraz w oparciu m.in. o ekspertyzę BAS-u rząd zdecyduje, w jakiej formie się upomni o odszkodowanie. Może to być droga dyplomatyczna, ale niewykluczona jest także sądowa. Już niedługo czeka nas reforma zasad zatrudniania Polaków. Nad propozycjami pracują obecnie eksperci ZUS i Ministerstwa Finansów. Zmiany mogą dotknąć ponad 4 miliony 600 Polaków, którzy czerpią swoje przychody z umów cywilnoprawnych, w tym o dzieło, a nie płacą pełnych składek. Jak podał jeden z dzienników, w ten sposób ZUS omija nawet 5 miliardów złotych rocznie. Sytuacja ta mogłaby się zmienić po wprowadzeniu propozycji, które dotyczą objęcia ubezpieczeniem wszystkich umów, także cywilnoprawnych. Propozycja w tej sprawie została przedstawiona w piątek przez ekspertów podczas trzeciego forum współpracy w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS-u, podkreśla, że obecna sytuacja związana z objęciem tylko części umów składkami na ubezpieczenie społeczne rodzi pewne nadużycia. Gdzie pracodawca, próbując ograniczyć koszty, w pewien sposób wypycha swojego pracownika na umowę o dzieło, co jest dla tegoż pracownika mało korzystne, gdyż nie jest objęty ubezpieczeniem w razie różnego rodzaju ryzyk. Nie ma odprowadzanych składek, nie ma też odprowadzanych składek na emeryturę. Dzisiaj, można powiedzieć, mamy kilka milionów umów o dzieło zawieranych rokrocznie, od których nieodprowadzane są składki. Stąd też, między innymi, by zachować zdrowe zasady konkurencji, rozważany jest też pomysł, by jednolity system składkowy dotyczył wszystkich. Do propozycji ujednolicenia tytułów do ubezpieczenia chętnie podchodzą organizacje związkowe. Mniej skorzy do tego są przedsiębiorcy, chociaż nie mówią temu rozwiązaniu nie. To, czy propozycja ostatecznie zostanie wdrożona, zależy jednak od decyzji rządu. Napisanie nazwiska, adresu i numeru PESEL zajmuje 30 sekund. To czas, w którym można uratować dziecku życie, powiedziała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Działaczka ProLife apeluje o podpisanie się pod kolejnym już obywatelskim projektem, który ma ograniczyć zabijanie dzieci nienarodzonych. W projekcie inicjatywy ustawodawczej znajduje się zapis eliminujący tak zwaną przesłankę eugeniczną. Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w 3 przypadkach, gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. Fundacja Życie i Rodzina domaga się wykreślenia z ustawy właśnie tej trzeciej przesłanki. Ten projekt jest bardzo krótki. Ten projekt usuwa z ustawy obecnie obowiązującej jeden punkt. To jest punkt, który pozwala zabić dziecko w przypadku podejrzenia niepełnosprawności bądź choroby. Ale to jest punkt, którego skutki obowiązywania są krytyczne, bo 96% aborcji odbywa się na podstawie tego punktu. Na 1098 aborcji w 2016 roku 1042 były właśnie na tej podstawie wykonane. Tutaj trzeba o jeszcze jednej rzeczy ważnej powiedzieć. To są aborcje najbardziej brutalne, ponieważ wykonuje się je później. Do 6 miesiąca ciąży, a nawet nie mamy pewności, czy nie później, dlatego że ustawa mówi, że można takie dziecko zabić do momentu osiągnięcia zdolności do życia poza organizmem matki. Podobny projekt został złożony do Sejmu w 2013 roku. Wówczas parlament zdominowany przez posłów PO i ruch Palikota odrzucił przepis. Komitet Inicjatywy Obywatelskiej ma 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów. Formularze, na których można poprzeć akcję, znajdują się na stronach internetowych Citizen Go, Fundacji Życie i Rodzina oraz zatrzymajaborcje.pl. Podpisy należy wysłać do 20 listopada. Następnie po podliczeniu trafią one do Sejmu. Mamy do czynienia z początkiem kolejnej rebelii na Ukrainie, związanej z walką klanów oligarchicznych, powiedział profesor Włodzimierz Osadczy,
dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ekspert odniósł się do wczorajszych wydarzeń na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Szeginiach, gdzie były prezydent Gruzji i były gubernator obwodu odeskiego Michail Szsakaszwili wraz z grupą swoich zwolenników dostał się na terytorium Ukrainy. Stało się tak pomimo tego, że w lipcu został on pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa. Osadczy wskazał, że było to możliwe dzięki poparciu, jakim cieszy się Szsakaszwili w niektórych kręgach ukraińskich i międzynarodowych. W tej chwili widzimy, że Szsakaszwili bezpośrednio związany z takim ośrodkiem władzy oligarchicznej na Ukrainie, jakim jest pan Kołomoiski. Zaczyna rebelię. Zresztą był kwestią czasu, tylko była kwestia kiedy inny klan oligarchiczny posłuży się tymi samymi metodami, które były wykorzystane na Majdanie, żeby obalić rząd zresztą, który wbrew zasadom konstytucyjnym objął w tej chwili w Kijowie. Gdy chodzi o ustawy polskie, no to widzimy, że w pierwszym odruchu poparcie tego pochodu Saakaszwilego prawdopodobnie, że ważne ośrodki geopolityczne postawiły na Saakaszwilego, w tym też i Stany Zjednoczone. Po przejściu granicy Saakaszwili udał się do Lwowa. Oświadczył, że o dalszych planach poinformuje po naradzie ze swoimi stronnikami politycznymi. Premier Ukrainy ocenił, że wtargnięcie Michaila Saakaszwilego, jak i jego zwolenników na Ukrainę było nielegalne i stanowiło atak na ukraińską państwowość. Na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i okresami deszcz. Możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni, 22 na zachodzie, północy i w centrum kraju, do 24 stopni na południu i północnym wschodzie oraz do 29 stopni na południowym wschodzie. W Kotlinach Górskich temperatura od 17 stopni, w Sudetach do 23 i w Karpatach. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich okresami dość silny i porywisty południowy. W Karpatach porywy do 60 km na godzinę. W trakcie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący: o 16.30 spotkanie formacyjne dla przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Spotkania z Maryją. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Piękna Pani z La Salette. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 18 września w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu, 2 października w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Poznaniu, 9 października w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Łodzi i 16 października w parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego w Gdyni. Problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Matka Polaków. Sama armia nie obroni nas. 140 lat temu Matka Boża w Gietrzwałdzie wskazała drogę wolności, wyzwolenie z nałogów i codzienny różaniec. Czy słuchamy jej głosu? Uformował go rodzinny dom. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zło zwyciężał dobrem. W jego rodzinnych okopach świętowaliśmy 70. urodziny błogosławionego. Jak go wspominają krewni, historycy i przyjaciele?
Zasłużeni z głodowymi emeryturami. Najlepsze lata życia poświęcili walce o Polskę. Byli za to więzieni, bici, wyrzucani z pracy. Obecnie sytuacja wielu z nich jest tragiczna. Kiedy to się zmieni? Nie potrzebujemy GMO. Jakie są skutki spożywania żywności modyfikowanej genetycznie? Czy chodzi tylko o zwiększenie produkcji, czy też o groźne ideologie? Pyta nasz dziennik. Żył i umierał jak bohater. Młody, odważny, brawurowy w walce. Walczył za Boga i ojczyznę. Wyciskające łzy z oczu losy żołnierza niezłomnego Bolesława Częścika opisuje w naszym dzienniku Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum w Ostrołęce. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maria, jak już na pewno słyszeliście, przy kościele Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II zostało zawiązane, powstało Bractwo świętego Jana Pawła II. Co to jest? Można informacje znaleźć na portalu Radia Maryja, zakładka Bractwo świętego Jana Pawła II. Oczywiście w dalszym ciągu zapisujemy do Bractwa. Najbliższe uroczyste przyjęcie, zaprzysiężenie będzie 22 października w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II o godzinie 12. Należy przyjechać wcześniej na kilkugodzinne skupienie przed tym przyjęciem do Torunia. Przyjazd już w sobotę na godzinę 12. Rozpoczniemy od obiadu. Zakończenie po przyjęciu już do Bractwa na mszy świętej o godzinie 12, tak jak powiedziałem, 22 października w niedzielę. Pytania dalsze, zgłoszenia prosimy kierować do sanktuarium. Telefon 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Dziękujemy Państwu za współpracę, dziękujemy za to, że dalej budujecie, wykańczamy w ten sposób to sanktuarium, dziękujemy za pomoc, dziękujemy także za zgłoszenia pielgrzymek i o to bardzo prosimy, żeby wcześniej pielgrzymki zgłaszać do sanktuarium. Można też zamówić, jeżeli ktoś chce być dłużej, grupa cała, to można zamówić nocleg w kampusie akademickim. Numer telefonu 56 650 4000. 56 650 4000. Bóg zapłać za współpracę. Zapraszamy na audycję aktualności dnia w Radiu Maria. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo w ojczyznach honor, wiara, w sercach naszych nasz bandara. Powstańcie z wąsek, mógł powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo w ojczyznach honor. Drodzy Państwo, ja rozpoczynam od tematu, który dzisiaj jest na pierwszych stronach przynajmniej naszej informacji i nie tylko. Otóż chodzi o sprawę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się dziś zakazem usuwania chorych drzew z Puszczy Białowieskiej, czego właśnie domaga się tak usilnie Komisja Europejska. Polskiego stanowiska będzie bronił już za kilkadziesiąt minut, tak można powiedzieć, pan profesor, minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Przypomnijmy też, że za chwilę będzie krótka wypowiedź po tej rozmowie z panem posłem Wojciechem Skurkiewiczem, którego bardzo serdecznie witam.
witamy. Pan poseł jest także członkiem Komisji Środowiska w polskim parlamencie. I panie pośle, co możemy powiedzieć na ostatnie, że tak powiem, minuty przed tym postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości? I wszystko zaczęło się dosyć, można powiedzieć, niewinnie. Nawet jakiś był taki moment, że uśmiechaliśmy się pod nosem, że to takie jest, prawda, trochę takie zabawowe, no ale widać, że no, ktoś się na tą Polskę biedną uwziął, mówiąc tak trochę patetycznie. Absolutnie, szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Absolutnie tak, a i to muszę to powiedzieć z pewną stanowczością. Przypadkowo polska opozycja, tak zwana totalna, czy jak to woli, to tyle opozycja historyczna, jednoznacznie wskazywała, że będzie z rządem Prawa i Sprawiedliwości walczyć na ulicy i poprzez zagranicę. I to jest jeden z elementów tej walki. To dzisiejsze spotkanie w Luksemburgu o godzinie 15, bo to o godzinie 15 rozpocznie się posiedzenie, w którym ze strony polskiej weźmie udział pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, ale również pan dr Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, będą przedstawiać argumenty polskiej strony za tym, żeby ta wycinka świerków, tych, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu człowieka, ludzi, ale również i tego bezpośredniego otoczenia przyrodniczego, aby zostały, była w dalszym ciągu prowadzona. Ja jeszcze raz pragnę z pełną stanowczością podkreślić to, że absolutnie Puszcza Białowieska jako ten rezerwat ścisły, ten, to miejsce, ten obszar, gdzie jest ochrona objęta, ochrona parkowa, gdzie jest park narodowy, nie jest w żaden sposób dotykana ludzką ręką, ręką pilarzy zatrudnianych przez Lasy Państwowe. I nawet jeżeli Platforma Obywatelska, dziś słyszałem jedną z posłanek Platformy Obywatelskiej, która w tym gabinecie tak zwanych cieni jest odpowiedzialna za kwestię ochrony środowiska i wskazywała, że tam właśnie w lasach, w Puszczy Białowieskiej są prowadzone, jest prowadzona wycinka drzew, to ona jest prowadzona tylko i wyłącznie w lasach tak zwanych gospodarczych. Tam są trzy nadleśnictwa Lasów Państwowych. Browsk, Hajnówka, jak również i Białowieża. I to są lasy gospodarcze, gdzie może być prowadzone w ograniczonym oczywiście zakresie, ale może być prowadzona gospodarka leśna. Ale oczywiście ekolodzy, Platforma Obywatelska i inni nie potrafią tego zrozumieć. Szkoda, że te osoby, które tam właśnie, czy ci politycy, którzy tam bardzo często wyjeżdżają organizować happeningi polityczne właśnie tam w Puszczy Białowieskiej czy w Białowieży, nie chcą spotykać się z ludźmi, którzy tam na miejscu mieszkają, dzięki którym ta Puszcza Białowieska jest tak piękna, jest tak wspaniała, jest tym dziedzictwem narodowym, którym wszyscy się szczycą w całej Europie i na całym świecie. Bo ta puszcza jest właśnie piękna dlatego, że tam był od zarania dziejów zawsze człowiek i ta współpraca przyrody i człowieka, ten układ tak zwany symbiotyczny był bardzo dalece posunięty i ta puszcza dlatego właśnie jest taka piękna, bo tam był człowiek i leśnik i tą puszczę użytkował. I chcemy teraz je przede wszystkim również przedstawić przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, bo nie zgadzamy się z oczernianiem nas jako państwa polskiego, nas jako rządu Rzeczypospolitej, że podejmujemy działania, które są w sprzeczności z prawem polskim i z prawem europejskim. Jeszcze raz powtórzę, to co jest jądrem Puszczy Białowieskiej, tym sercem, tym miejscem, gdzie jest ochrona parkowa, tam nic się nie dzieje i nic się nie odbywa. Jeszcze raz powtórzę, bo wielokrotnie to było mówione i tutaj na antenie Radia Maryja i mówił to profesor Szyszko i dyrektor Konrad Tomaszewski i ja też kilka razy mówiłem i inne osoby, które występowały na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, że to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa z jednej strony, ale z drugiej strony też zapobieżenie tej gradacji rozwoju tej populacji kornika drukarza, który w dalszej perspektywie, gdy te drzewa świerkowe pozostaną tak jak są, będą umierały stojąc, to okaże się, że za rok czy za dwa lata już nawet jednego świerka nie uświadczymy w Puszczy Białowieskiej.
będzie to tylko monolityczny las grabowy, bo tam ta sukcesja grabowa, jak profesor Brzeziecki wskazuje na swoich wykresach, będzie wypierał las grabowy i nie będzie tak pięknej, okazałej Puszczy Białowieskiej. Ja jestem przekonany, że te argumenty, które profesor Szyszko przedstawi dziś w Luksemburgu, przemówią do sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i podzielą stanowisko i będzie podtrzymana decyzja polskiego rządu, że nadal te działania zabezpieczające w Puszczy Białowieskiej, ta wycinka zabezpieczająca w Puszczy Białowieskiej będzie mogła być kontynuowana. A swoją drogą jestem przekonany, że należałoby tutaj na już niwie krajowej pokusić się o swoiste takie resume, podsumowanie tych działań, które podejmowała właśnie Platforma Obywatelska ze swoich rządów, kiedy to kolejni ministrowie zajmowali się Puszczą Białowieską. Pan minister między innymi Janusz Zalewski, który w tej chwili jest ponoć doradcą dyrektora generalnego Lasów Państwowych, a który ma bardzo wiele na sumieniu, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską i te zmiany, które były w Puszczy Białowieskiej podejmowane w latach 2008-2015, bo wiele złego się stało za rządów Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, działanie w Puszczy Białowieskiej leśników, a wręcz wypieranie z Puszczy Białowieskiej leśników z tych nadleśnictw gospodarczych poprzez obniżenie tak zwanego etatu cięć, poprzez zmiany planu urządzenia lasu dla tych nadleśnictw tak zwanych puszczańskich, jak również i jeżeli chodzi o tak zwane plany ochronne, jeżeli chodzi o te drzewostany objęte ochroną. A dobrze usłyszałem, że jest obecny doradcą? No właśnie, to jest ciekawe, no bo... To jest ta rzecz, która mnie osobiście bardzo, bardzo boli. Wiceminister ochrony środowiska w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest ponoć zatrudniony wciąż w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jako osoba, która blisko współpracuje z dyrektorem Konradem Tomaszewskim. To są tacy ludzie, którzy zamiast Polsce sprzyjać, to już skoczyją. Dobre zatrudniać za ochronę przyrody, bo był głównym konserwatorem przyrody w naszym kraju. Być może dla Polski. Tej ławki, tak? Nie ma serca dla Polski, być może, oni ciągle tak widzą jakieś tam... Ale mam nadzieję, że te dzisiejsze rozstrzygnięcia, te dzisiejsze decyzje, choć to będą decyzje dopiero wstępne, no i ta batalia będzie pewnie się odbywała jeszcze w kolejnych miesiącach o dobre imię Polski z jednej strony, ale również i o Puszczę Białowieską i o dostęp do Puszczy Białowieskiej tych rodzimych mieszkańców, właśnie z tych terenów, Hajnówki, Białowieży i tych ościennych miejscowości, bo nie może być tak, że ta rodzima, rdzenna ludność drewno na przykład, żeby palić w swoim kominku czy w swoim domu, musi kupować gdzieś z miejsc czy z nadleśnictw oddalonych o dziesiątki czy setki kilometrów. Oczywiście. I panie pośle, ja bym mówię, to jednak jest podszyte sprawą polityczną, bo jak patrzymy, no nie zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, jaki będzie tutaj dzisiaj ten wyrok. A szanowny ojcze, ale absolutnie to jest podszyte polityką. Bo niech pan patrzy, pan profesor Jan Szyszko, specjalista, pan profesor Janusz Sowa, doktor Konrad Tomaszewski, a wątpię, żeby w Trybunale Sprawiedliwości zasiadali profesorowie, prawda, nie wiem, do spraw leśnych i tak dalej, i tak dalej. Być może mają doradców, mają jakieś, ci, którzy czynią analizy, ale naprawdę przecież tutaj jest argumenty naukowe, nie polityczne ze strony polskiej. Natomiast traktuje się to jako sprawę ukarania po prostu Polski za to, że nie jest, prawda, nie zgadza się ze wszystkim, co Unia, co Niemcy szczególnie. Ale szanowni ojcze, drodzy radiosłuchacze, absolutnie to jest sprawa polityczna i jestem przekonany, że te rozstrzygnięcia będą miały wymiar polityczny. Zresztą, co tu dużo ukrywać, osobą, która z ramienia Polski zasiada w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości jest pan profesor Safian, który bardzo niewygrednych, a wręcz negatywnych słowach wypowiada się o tak zwanej dobrej zmianie, o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, o tym, co rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakie decyzje podejmuje. Także tutaj... Przypomnijmy, to jest były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Dlatego też tutaj absolutnie się z ojcem zgadzam i jestem przekonany, że
te decyzje, które są podejmowane, będą podejmowane na wprost, bezpośrednio na zamówienie polityczne tak zwanych brukselskich elit, aby pokazać jeszcze raz kolejny front, że Polska działa, polski rząd działa w poprzek rozstrzygnięciom europejskim. Tylko proszę zauważyć, że jeżeli mówimy o na przykład Naturze 2000, dyrektywie tej habitatowej, siedliskowej, czy dyrektywie ptasiej, gdzie tak Polska była wielokrotnie nękana i gdzie Polsce tak wiele zarzucano, to chociażby w rozwoju infrastrukturalnym naszego kraju, kraje zachodniej Europy najpierw budowały autostrady, najpierw budowały koleje wielkich prędkości, czy w ogóle linie kolejowe, a dopiero później wyznaczali ochrony, obszary ochronne w ramach Natury 2000. W Polsce zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda, bo okazuje się, że najpierw wyznaczane są obszary, wyznaczane były obszary Natura 2000, a później do tych obszarów dopiero była dostosowywana infrastruktura drogowa czy kolejowa. I pragnę przypomnieć, bo to warto przypominać cały czas, bo to o tym mówi się tylko w Radiu Maryja, w telewizji, trwam może od czasu do czasu jeszcze w telewizji polskiej. Wszystkie sprawy, które były wytaczane przeciwko polskiemu rządowi za okres, kiedy ministrem środowiska był Jan Szyszko w latach 2005-2007, wszystkie sprawy z Brukselą, między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości, strona polska wygrała. Profesor Jan Szyszko wygrał i nawet wygrał sprawę tej słynnej rozpudy, kiedy przypomina sobie ojciec przed 10 laty, kiedy była taka wielka awantura na całą Europę i na świat dotyczący jednej z roślin, bodajże to był kosiec, który miał zaniknąć poprzez budowę drogi S8. Droga została wstrzymana, budowa tej drogi została wstrzymana. Wiele milionów, dziesiątki milionów złotych zostały praktycznie zabetonowane w ziemi. Ta droga z zupełnie innym śladem została wytyczona. Sprawa znalazła się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. I co? I strona polska wygrała sprawę, a ETS podzielił stanowisko profesora Jana Szyszki w tym zakresie, że to polska strona miała rację w sporze z ekologami między innymi, no tak, jeżeli chodzi o ten, o tę sprawę i o obszary naturalne. Ale te zakresy to złapały, to jest śmieszne. Tutaj byśmy szyli ubranie, a potem człowieka do niego dopasowywali, prawda? Że... I właśnie, to jest sytuacja przedziwna i niestety musimy się w każdej sytuacji, na każdym miejscu z tą sytuacją, taką dość trudną dla nas Polaków, rzeczywistością zmierzać. Tym bardziej, że proszę zauważyć, polskie środowisko, polskie działania proekologiczne są na skalę światową wręcz ewenementem i wielu nam może pozazdrościć tego, w jaki sposób my dbamy o środowisko. I Holendrzy, i Belgowie, i Francuzi, i Anglicy, i Niemcy mogą nam przede wszystkim zazdrościć, że Polska jest w takim stanie ekologicznym, takim dobrym, bo reintrodukcja chociażby żubra, chociażby cietrzewia, chociażby kłuszca, chociażby gatunków ginących, jeżeli chodzi o faunę i florę. To są rzeczy, którymi bez wątpienia możemy się szczycić i chwalić na arenie europejskiej, a nawet na arenie światowej, ale to jakby nie przemawia do elit brukselskich. Oni mają jak ten koń klapki na oczach i widzą tylko jeden kierunek, żeby dokuczyć, żeby sponiewierać, żeby zarzucić niekompetencje i brak woli, jeżeli chodzi o porozumienie i współpracę. Ale mam nadzieję, że ta sprawa Puszczy Białowieskiej czarno na białym obnaży z jednej strony ten faryzeizm elit brukselskich, a z drugiej strony pokaże te właściwe, dobre działania Polski na przestrzeni lat. Polskiego rządu również, które są podejmowane w tej chwili, bo jeszcze raz powtórzę, Puszcza Białowieska jest tak piękna, tak okazała i tak właśnie niespotykana na skalę europejską, że tam był zawsze człowiek i dzięki temu ona jest tak wspaniała. No, za 2 godziny będziemy już więcej coś wiedzieć. Nie chcę powiedzieć, bo tutaj nie ma co tak mówić, że trzymamy kciuki, tylko po prostu domagamy się prawdy. Sprawiedliwości przede wszystkim. Tak, absolutnie. Bo to nie jest nic, żeby jakieś tam kciuki, nie kciuki, bo to nie są zawody, ale prawda? To są przesłanki merytoryczne, no i pan profesor Jan Szyszko
jak również pan profesor Słosowa, który jest szefem Rady Leśnictwa przy pani premier, dr Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych. To są bez wątpienia wybitne osobowości i wybitni eksperci, którzy będą komisji, będą Europejski Trybunał Sprawiedliwości przekonywać do polskich racji i do polskich przepisów, bo tutaj absolutnie rząd w tym zakresie bazuje tylko i wyłącznie na polskich przepisach, jak również i tych implementowanych z prawodawstwa unijnego. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, za zebranie jeszcze raz tych argumentów, myśli, no i czekamy na te obrady, na ten wyrok, że tak powiem. Pozdrawiam serdecznie z panem. Dziękuję za spotkanie, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pan poseł Wojciech Skurkiewicz, Komisja Środowiska w polskim parlamencie był naszym gościem, a teraz jeszcze najświeższa wypowiedź pana profesora Jana Szyszko z Luksemburga i pana profesora Janusza Sowy. Także słyszeliśmy o tym nazwisku przed momentem. Posłuchajmy pana profesora i drugiego pana profesora. Wielkie nieporozumienie, tak sądzę, a mianowicie Unia Europejska, dokładnie Komisja Europejska, żąda od nas wstrzymania działań związanych z zadaniami ochronnymi dla puszczy. Twierdzą, że są działania, które niszczą zasoby przyrodnicze puszczy. Oczywiście jest zupełnie inaczej, postaramy się to przekazać dzisiaj podczas rozprawy. Z jakimi argumentami pan tutaj przyjeżdża? Po prostu tylko i wyłącznie prawda, mianowicie chcę pokazać historię puszczy. To jest wielkie dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności, wielkie dziedzictwo kulturowe polskiego leśnictwa, jak również polskiej szkoły ochrony przyrody. A traktowane jest to, jakoby to zostało stworzone ręką Pana Boga. Oni mówią, że ręką przyrody. To jest zupełnie nieprawda. To jest naprawdę obiekt o świetnie udokumentowanej historii użytkowania i to użytkowania w ten sposób, że te zasoby przyrodnicze są w tak idealnym stanie. Również te zasoby przyrodnicze były wielokrotnie poddane presji wandali. Powiem to szczerze, w okresie I wojny światowej, wtedy zabor za niemiecki wycofał kilkanaście tysięcy hektarów. Później była słynna sprawa użytkowania przez tak zwaną centurię i wtedy Anglicy wycięli nam znowu parę milionów metrów sześciennych drewna w okresie początku II Rzeczpospolitej. A polscy leśnicy to skrupulatnie naprawiali. No, naprawili w ten sposób, że te zasoby przyrodnicze są wzorem dla całego świata. To trzeba tutaj udowodnić. To jest miejsce dla chluby Polski, a nie miejsce do tego, żeby Polskę obrażać. Wstrzymanie wycinki drzew, czego domagają się ludzie, którzy nazywają się ekologami, byłoby tak naprawdę złamaniem unijnych zobowiązań Polski, tak? Bo są różne dyrektywy unijne. Panie redaktorze, głównym celem obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska jest zachowanie tego stanu, w jakim został ten obiekt przyjęty i włączony do sieci Natura 2000 w roku 2007. Wtedy była określona struktura siedlisk, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, no i związane z tym występowanie gatunków, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Wywołaniem gradacji spowodowano to, że siedliska giną, a więc zamierają siedliska, w ślad za tym zamierają gatunki, trzeba je chronić. I my nie prowadzimy wycinki, tylko prowadzimy zadania ochronne po to, żeby zahamować proces degradacji siedlisk, w związku z tym proces degradacji zanieku gatunków. Jeszcze profesor Janusz Soba. Nie ma powodu, żeby natychmiastowo wstrzymać cięcia. Jaka jest przyczyna? To po pierwsze. Po drugie, nie ma powodu, żeby w ogóle cięcia wstrzymać, bo cięcia są realizowane z dwóch powodów. Jeden powód to jest usuwanie, czyli tak zwane usuwanie procesu czynnego, czyli walka z kornikiem bezpośrednio, który tam przecież uśmierca Puszczę Białowieską, a drugi powód to jest bezpieczeństwo publiczne. No, usuwane są drzewa z tych terenów, gdzie jest ruch turystyczny, a jest w szlakach turystycznych, a takie usunięte drzewo stojące, które rozkłada się najpierw celuloza, która jest szkieletem tego drzewa, w związku z tym takie drzewo traci statyczność i może w każdym momencie się złamać, no i niestety spowodować tragiczny wypadek. Już jeden wypadek śmiertelny przecież w puszczy był. Także to nie ma żadnego powodu, żeby tego typu skargę do Trybunału złożyć, no i między innymi po to tu jesteśmy, żeby to Trybunałowi wyjaśnić, tak mam nadzieję. Czy argumentacja z mojej strony będzie to wyglądała w ten sposób, że ja jako przedstawiciel naukowy leśnictwa przy pani premier, ja jestem wyposażony w opracowania, w ekspertyzy, w opinie, które Rada albo opracowywała, albo powodowała, że zostały opracowane, na przykład ekspertów zagranicznych, czterech ekspertów zagranicznych. No i jeden to jest były założyciel Greenpeace'u, dr Patrick Moore.
też napisał opinię, żeby absolutnie dokonywać cięć sanitarnych w Puszczy Białowieskiej. Stąd ja będę prezentował zdanie Rady Naukowej, które oczywiście popiera, jest zgodne z tym, co mówią leśnicy, bo jest zgodne z nauką leśną, więc tutaj nie mam żadnej wątpliwości. I taką opcję, jeżeli będę pytany, taką opcję przyjmę. Pokazanie, przygotowanie jego wnętrza, jego osobowości do tego.
tego, że jak dorośnie, to będzie chyba musi sięgnąć po inne eksperymentalne przecież często pozycje literackie. Od tego jest szkoła, żeby pokazała klasykę, żeby rozsmakowała ucznia w słowie, żeby zachęciła do pisania. No właśnie, ale panie ministrze, tutaj mam w oko prez bodajże był taki komentarz, bo jaki tu problem jest? Znika Don Quixote Cervantesa, no ale przecież bliższy nam jest Potop Kazimierza niż Don Quixote. Ale nie popatrzcie, jaki komentarz. Z podstawy programowej do polskiego znika niepokojący król Edyp, mitologiczny Szulc, symboliczny Konrad, boleśnie groteskowy Don Quixote, teksty z tajemnicą w środku. Wraz z Witkiewiczem czy Buchakowem znika absurd i ciemna ironia. Zamiast tego masa staroci z Polską chrześcijańską w roli głównej. Nie ma Kapuścińskiego, reportażu, filmu. No, ale też ostatnie lata pokazały, kim był Szedł Kapuściński. No tak, rzeczywiście, można by dać trochę odetchnąć. Ten lament taki z tych środowisk jest teraz dosyć głośny, no bo jednak nie jest przypadkowe, co młodzież i dzieci ma do przerobienia, bo lektura to jest tak jak przyjaciel, prawda, pierwszy. Oczywiście, mało tego, młody człowiek zapoznaje się w lekturze i z książką.